A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2 Nekromantą na koszmarze w akcie pierwszym. Jesteśmy na etapie czarnych moczarów i będziemy szli dzisiaj rozprawić się z hrabiną, tak? Dobra, resy wyglądają tak. Mamy 518 zdrowia, poziom postaci 42, zaraz 43. Wychodzimy punktem nawigacyjnym. Ostatnio zrobiliśmy sobie jamę, znalazłem złotą skrzynkę w jamie. Jama to była, tak? Jama czy jaskinia? Jama. Czekajcie, jama chyba. Jama. Jaskinia była wcześniej. Jeszcze czeluść nam zostanie z lokacji pobocznych. Też bym chciał tam zajść. Ale póki co wieża. No i już taka bardziej obszerna wieża to będzie niż na normalu. Zobaczymy, jak nam pójdzie znajdywanie przejść. Duchy na starcie. Luzik. Duchy tutaj jakiejś odporności na magię nie mają, co widać na załączonym obrazku. Podniosę sobie manę jedną. A oto diabliki. Na Helu chyba jeden z szamanów ma niewrażliwość na magię. Chyba ten ostatni szaman. Jeżeli się nie mylę. O, mamy przejście od razu tam u góry. Tylko zgarnę sobie złoto tutaj. Beczki rozwalimy jeszcze? No sobie rozwalę. Może jakaś runka poleci fajna. Nope. Okej, poziom drugi. Mikstury leczenia. Szafir może być. No, otwórz. Wypijemy manę, podniesiemy manę. Portal mogę wziąć. Dzień dobry. Elitka łuczniczek. Okej. Pierścionek. Użyję manę, podniosę manę. O, jakiś bosior jest. Diablikowaty. Zielony taki tu biega. Popsutet, kolczuga, katana by była, tak? Zielona. A złota to chyba iskrząca kolczuga była, coś takiego, nie? To chyba była ta pierwszopoziomowa. Dobra. Iskrząca kolczuga. No, identyfikacja, powiedzmy. I przejście dalej, poziom trzeci, dobrze mi idzie. Zdaje się na intuicję. Kolejny bosior. Pokonany. Kosę zostawił, żółtą. To nie podnosimy tego. Wypiję manę, podniosę manę. Okay. O, gizarmę sprawdzimy. Jeden slot. Pierścionek. Słaby. O, no i przypominam, że mamy 30% szybszego rzucania czarów. 20% z różdżki, 10% z pierścionka, który dostaliśmy od Akary. Naprawdę fajny pierścionek nam dała. Jak na takiego singla, odporność 30%, jeszcze to rzucanie czarów, tam jeszcze te 9 many się trafiło, fajne. Naprawdę fajny ring. Okej. Gdzie to będzie? Zęby, mamy bossa i mamy level, powtarzalna kusza. Dobra, mana się naładowała, nie muszę nic podnosić. Tutaj mam jakieś sarkofagi, to sobie sprawdzimy. Poziom wejdę przed zejściem na kolejny poziom. Poziom wejdę, wezmę przed zejściem na kolejny poziom. Taka gra słów, potężna. No to nie tu, ale to jest chyba wysoko poziomowana skrzynka, także cyk. No nic ciekawego. Poziom 43 jakby, co? Najemnik 44% odporności. O, ten chyba w innym miejscu stał. Tak chodził w miejscu.
No, chyba tutaj, tak jest. Bierzemy level, czyli żywotność już 175, 530 zdrowia mamy. No i ładujemy w to więzienie dalej. Czyli mamy w tym momencie zapewnione 105 absorpcji. Tutaj 632 maksymalne obrażenia z włóczni i 156 z zębów. Odnówmy sobie zbrojkę z kości, będę czuł się bezpieczniej. I możemy iść dalej. To jest poziom czwarty, przedostatni. Dobra, chodźmy może w prawo. Mamy tutaj jakieś sarkofagi. Taka sala grobowa. Z czterema sarkofagami. Zębata gwiazda. Berło do sprawdzenia jak najbardziej. Święty wstrząs i przekonanie. Może być. Zostawiamy na sprzedaż. O, zęby. No bosior. Taki jakiś chyba z kamienną skórą i błyskawicami, jeżeli zdążyłem zobaczyć dobrze. Dobra, odnówmy sobie zbrojkę, wypijmy manę, podnieśmy manę. Takie zabiegi. O, bosior kolejny, tak jest, zaklęty zimno. I kolejna runka Ord. Na tym poziomie trudności to jest chyba już trzecia runa... Kurde, zginął. Trzecia runa Ord, która mi wpadła, a skoro zginął, to tam jeszcze coś z tym zimnem pewnie chodzi. No fajnie by go było wskrzesić, on jednak musi ten level szybko zdobyć. I dostać resów więcej. Przerywają mi rzucanie czarów. Nie mamy szybkiego otrząśnięcia się po ciosie. Także jak nie ma najemnika, to już odczułem, co? Dobra, wróćmy się po niego. Żeby nie tracił tego expa. Witaj. No tak sępiłem też troszeczkę, chciałem mu tę miksturkę dać, dałem mu tylko czerwoną. I to za późno jeszcze. Okej, skoro już tu jestem, to... Dobra, te trzy orty sobie może zostawmy. Trzy orty niech będą. Jaki talizman tu mamy? Słaby. Ametyst do kolekcji, niech będzie. Pierścionek słaby, tutaj mamy jakiś szafir. Może wiecie co, te nadkruchy to jakoś tak będę tutaj trzymał. Porządek musi być. Zobaczmy za ile berło sprzedamy. No, z Charsi po raz pierwszy zagadałem na tym poziomie trudności. 30 tysięcy, super. Może się zreperuje. No i świetnie. Najemnik jest, tylko będzie musiał aurę odpalić na nowo. Dobra, zobaczmy, czy jakaś łuczniczka się tutaj ostała jeszcze. Chyba nie. Beczki to bym sobie jeszcze rozwalił. Dla zasady. Rzadko to robię na seriach, ale tak jakoś tym nekromantom mi się tutaj tak fajnie chodzi. Także zawsze jakiś pretekst jest, żeby zostać dłużej. Na przykład w takiej wieży, no to sobie można w beczkę kopnąć. Chociaż lepszym pretekstem byłoby dokładne czyszczenie lokacji, nie? No ale bez przesady. Identyfikacja, niech będzie. Zobaczymy sobie te boczki tutaj, bo tu są skrzynki, trochę kasy do wzięcia. Można szybko to podnosić. Jakiś stojak, jeden, drugi, korbacz w sumie. Nope. Można by pod ducha zbierać runki, nie? Coś pokombinować sobie. No, ducha byśmy zrobili, w końcu gramy na Battle.necie. Można by ducha wykombinować. Musimy sprawdzać. Zarówno tarcze, jak i bronie, takie jednoręczne niektóre. Jak to wygląda ze slotami.
Okej. Boczki sprawdzone, idziemy na hrabinę. Wyjdzie do nas, myślicie? Rzadko wychodzi. Prawie w ogóle. Znaczy prawie nigdy, chciałem powiedzieć. No, wpadamy do niej. Jak tam odporność na magię? No nie ma. Rald Hurl Ord. Nieźle wypadło. Ja wam powiem, że... Nie narzekam na pewno. Pierścionek. Oho, idą. Idą zobaczyć, co ta hrabina tak krzyczy tutaj. Znaczy, co tak krzyczała. Jak wyglądam? Dobrze wyglądam pod serię nekromantą? Czy powinienem sobie jakieś takie większe cienie pod oczami zrobić? Kredką. Dobra, idziemy stąd. Hrabina załatwiona. Czyli kolejna misja do przodu. Co na to Deckard Cain? Zadowolony chyba. Kasia też. Runki zostawiamy. Dobra, to tak. Myślę, że orty możemy w takim razie przetworzyć. Jednego będziemy mieli w razie czego. Więc tutaj mamy tchula. Czyli w sumie dwa tchule. Bardzo dobrze. Mamy Rala, mamy orta. Jakiś słaby pierścionek. Mana jest. Do Akary nie musimy iść. Okej, no to chyba od razu idziemy dalej. Teraz na wyżynę Tamoe się udamy. Czarne moczary. Tylko zaraz mieliśmy to tutaj jakoś tam na górze ekstra. Czterdziesty trzeci poziom. Najemnik. No, trochę mu brakuje. I dostanie znowu delikatny bonusik do resów. Między innymi. No wiecie, tak z poziomem najemnika to też co jakiś czas rośnie poziom aury, którą nam daje. Co dla nas jest jak najbardziej wskazane. No, ale będziemy głównie liczyć pewnie na te zbroje z kości, jeżeli chodzi o... taką odporność na obrażenia fizyczne. Dobra, idziemy po drodze. Chciałbym jeszcze do czeluści sobie zajść. To będzie ostatnia lokacja poboczna w pierwszym akcie. Zaliczyliśmy wszystkie. Znaczy oprócz tej czeluści, no ale no to ona jest w planie. Bo chyba nie ominąłem żadnej. O, będzie jakieś obozowisko pod zęby. Tak jest. Tak jest. O, czempioni. No, tu się szaman uchował. No i pozamiatane, fajnie. Szamshir poleciał. Unikatowy chyba ignoruje obronę celu, nie? Szamshir. Coś takiego tam było. No jest, czeluść tutaj. Wchodzimy. Wchodzimy, szukamy złotej skrzynki. Przy okazji może coś ciekawego nas tutaj spotka. Byle nie zgon. Oho, a propos zgonu, tu już jakiś bosior wyleciał. Z obstawą. Ale wszystko ładnie, szybko popadało. Zostawili nam nadmiar many. Może być. Szkielety. No, nie ma strzelców, także jest luzik. Bo tutaj chyba akurat
strzelcy mogą być w czeluści, prawda? Jeżeli dobrze pamiętam. Ćwiekowana zbroja żółta, no słabo. Arbalista. No, tych bossów tutaj normalnie nam sporo daje, no ale to czeluść. To też byłby Areas 85 na Helu. I tu normalnie się kiedyś chodziło, szukało przedmiotów. Sporo bossów właśnie biega. Oho, kolejny bosior. Gdzieś tu zwiał chyba, co? Czy zginął? Zwiał. Popsuł się. Bitewna laska do sprawdzenia. I kolejny boss. Patrzcie, ile tego jest. No, diabliki mnie pozbawiły 1/3 mojej zbroi z kości. Dobra, wpadamy z zębami. Pozamiatane. Włócznia z kości i zęby jak najbardziej się sprawdzają. Jakieś amulety, dyscypliny, cienia. No, zobaczymy, czy ta laska nam się opłaca taszczyć. Seryjne błyskawice, lodowcowy grot. Zamieć jest jeszcze. No, znaczy jest eteryczne, czyli cena będzie obniżona. No, ale sprawdzimy sobie. No, zobaczymy. Ciężko mi to ocenić, czy to się opłaca teraz brać, czy nie. Przez tę eteryczność. Jak tam portale? Jeden możemy wziąć, będzie max. Runka Tir. To jest piąta nasza runa Tir. To chyba zrobimy transmutację. Zostawimy sobie dwie. Bo bez przesady. Pięciu nie potrzebujemy na pewno. Złoto. No, tu chyba będzie zejście na poziom drugi. Tak mi się wydaje. Tak jest. Czyli zgarniamy złotą skrzynkę i wynosimy się zaraz. Aha, widzę, talizman poleciał. Wielki talizman poleciał. O, tutaj łuczników nam wylosowało, także ostrożnie. Żeby jakiś podejrzany boss z seryjnym strzałem, zaklętym czymś nie wyleciał. Nie. Są inni bossowie. Strzelamy tutaj w okolicach najemnika, żeby mu nie zrobili krzywdy. Spalenie manny, odporność na magię miał ten szkielet. Jaradowy kamień, też do sprawdzenia. O, jak tam mana? Tu jest jakaś mana, tu jest jakaś mana. Miksturki olejowe, zdrowia, miksturki, żadnej nie zużyłem. Jest skrzyneczka, tego potrzebowaliśmy. Szału nie ma w skrzynce, ale to nic. Czyli wszystkie lokacje poboczne w pierwszym akcie na koszmarze zaliczyliśmy sobie. Fajnie. No, to niezidentyfikowane? Nie. Burza z piorunami tu jest, czyli 24 poziom z drzewka, tylko plus 1. No, nie wiem, jak tam cenią te burze z piorunami, bo wiecie, to nie jest tak, że jak jest jakieś zaklęcie 24 poziomu, to każde jest cenione tak samo. Różnie to bywa. Jakby było plus 3 do tej burzy, no to byłbym pewien, że dostaniemy sporo kasy, a plus 1 za burzę to ciężko mi określić. No zobaczymy, to są tylko 3 slociki. Wychodzimy, idziemy do monasteru.
Może po drodze jeszcze jakiegoś bossa spotkamy. O, dużo tego. Ale szybko padły. Włóczniczki. Brylant bez skazy, bierzemy. Czy tam oszczepniczki. Nie no, włóczniczki to by... Oszczepniczki to by rzucały oszczepami, nie? A nie, one chodzą bez włóczni. One mają jakieś buławy w łapie, to jeszcze inne. Ops. Tutaj żebym sobie manę zmarnował, strzelając włócznią z kości w kamień. Chodź. No dobra, czyli co? Tutaj mamy tę klasztorną bramę, tylko poszedłem teraz w złym kierunku. Odpalimy sobie zbrojkę. Najemnik 46% odporności. Bojowa włócznia drugopoziomowa, ale słaba już na ten etap. No. Zobaczymy, jaki będziemy mieli układ. Czyli w prawo, tak? No to rzadki układ. Najrzadszy. No, jest przejście. Wpadamy. Ostrożnie, nie mam w tej chwili zbroi z kości, trzeba będzie załączyć. Może od razu. Talizmanik? Już miejsca nie ma. Jest miejsce. W ogóle chyba po raz pierwszy robię serię z Diablo 2 w 1080p. No nie? Nie żeby to coś zmieniało, ale tak jakoś mi się to ustawiło i już później tego nie zmieniałem. Okej. Co jak co, ale Diablo 2 to takich wielkich rozdzielczości to nie potrzebuje. Wielki talizman kolejny. No ładnie tutaj to wszystko leci. No dobra. Trzeba by zajść do obozowiska Łotrzyc, się ogarnąć. Dobry wieczór. Zobaczymy, jakie talizmaniki nam wpadły. Dobry wieczór. Cyk, 6 do zręczności, nope. No i tutaj jak ta laska, 24 tysiące, czyli ta eteryczność tutaj za bardzo tej ceny nie osłabiła. A tu? No tutaj tak trochę słabo, jak na 24 poziom zaklęcia, no to słabo cenią te burze z piorunami. Dobra, 6 do siły, nope. I wytrzymałość, nope. Dyscypliny cienia za 7600. Szybkość ataku. No takie dla najemnika mogłoby być. Dobra, zostawimy to na razie. Jeszcze z jakimś resem. Póki mam miejsce w skrzynce, to mogę mu to trzymać. Zwłaszcza, że teraz transmutujemy te tiry. 3. O, mamy 2 nefy. O, i możemy brylanty stransmutować, bardzo dobrze. No to w takim razie weźmiemy sobie ze sobą szafirek. No niech to zostanie. Dobra. Klucze tylko, żebym wziął z powrotem. Tu są. To są te klucze? 11, tak jest.
No dobra. Czyli tak, koszary, szukamy kowala. Wezmę sobie jeszcze z jedną manę. Kurde, w brzuchu mi burczy, ale o tej godzinie nie będę już chyba jadł. A może zjem jeszcze ametyst. Znaczy nie, że zjem ametyst. Kapliczka zbroi, niech będzie na kowala. Oho. Mamy bossa. Ło, odporny na magię coś. Nawet. Co ma ten... O, miał odporność na magię. To sługusi też to przejęli w jakimś tam stopniu. Ciężka tarcza żółta. Wezmę z ciekawości. Mamy jakiś zwój? Nie mamy. O, o, o. Ile tu tego? Ej. No, tutaj trochę ekspa wpadło w tym miejscu. Potrzebuję manu. Nawet powiedziałbym, że dużo. Dobra. Mana się zwróciła. Rodela Scutum to już też drugopoziomowa tarcza. Wzmocnienia nie potrzebujemy, nic tu ciekawego nie widzę, idziemy stąd. Zaraz 44 poziom i znowu wzmocnimy nasze zaklęcie. No, u nekromanty to fajnie to działa. Czuć, że się daje te punkty do drzewka. Okej, brylancik, szturmak. Skałoskop, skałostop, czy jak to tam się tego, unikatowy by był, nie? No, skop chyba nie, stop. Skałostop to był? Skało coś tam to było. Dobra. Miksturka leczenia. No weźmy jedną, bo możliwe, że tam będziemy musieli troszeczkę poić tego naszego najemnika, żeby przytrzymał kowala. Chociaż przy kowalu, jakbyśmy musieli go poić, to pewnie fioletowymi, coś tak czuję. O, tutaj. No, gdzie on jest? Me kości posłużą ci za oręż? Czy ten drugi tekst sobie walnie? Wszystko to za młot. Tam stoi i robi siku pewnie. Twe kości posłużą mi za oręż. Dobra, dam mu miksturkę najemnikowi czerwoną. O, luzik. Maska, zbroja pierścieniowa, naręczny kolec. To też drugopoziomowe, nie? Dobra, mamy Malusa Hradrimów. Możemy szukać zejścia do więzienia. No to już musimy odcinek kończyć. No to zejścia do więzienia poszukamy sobie w następnym odcinku. No tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie.